Kocha? Nie kocha? Kocha? Nie koch... Hejka! Czarny kot? Sorki! Nie chciałem cię przestraszyć. Co ty tutaj robisz? Nie jesteś na jakichś superbohaterskich akcjach? Nie, dzisiaj nie mam nastroju na superbohaterstwo. I nie mam też jakoś ochoty spędzać wieczoru sam. Czy mógłbym chwilę tutaj z tobą posiedzieć? Marinette, zgadza się? Już kiedyś się spotkaliśmy. Tak, i to nieraz. Znaczy, tak, zdarzyło się. Kiedyś jakiś super złoczyńca się we mnie zakochał. Mam pecha w miłości. Coś o tym wiem. Ja też kompletnie nie mam szczęścia, jeśli chodzi o sprawy sercowe. Serio? Dlaczego? Wiesz, zaplanowałem na dziś wieczór bardzo wyjątkową niespodziankę dla Biedronki. Ty jesteś zakochany w Biedronce? Tak na serio? A jaka to miała być niespodzianka? Teraz to już nie ma znaczenia. I tak nie przyszła. Zdaje się, że oboje mieliśmy dziś fatalny dzień. Tobie też ktoś dzisiaj złamał serce? Tak. A? Hej, chodź ze mną. Tylko zamknij oczy i nie podglądaj, dobra? Zaczekaj chwileczkę. Dobra, możesz już otworzyć oczy. Co? Jej! Słuchaj, to jest... coś pięknego! Jest mi bardzo przykro. Dlaczego? To nie twoja wina. Nie, tak, to znaczy, chodzi o to, że bardzo mi przykro z twojego powodu, bo przygotowałeś to wszystko, a ona nie przyszła. Mówiła, że nie przyjdzie, ale i tak miałem nadzieję. Nadzieję, że zmieni zdanie. Może coś ważnego jej wypadło i nie mogła przyjść. Może miała jakiś problem albo coś? Mówisz to tylko po to, żeby mnie pocieszyć. Tak, to znaczy... Nie, to znaczy... Uważaj!